Franek poszedł do pokoju Grzegorza i znalazł tam kamerę. Dzieci to wszędzie wejdą. Włączył. No i to jest tutaj. Mamo, jeżeli ten gnój nie pójdzie siedzieć, to będzie przez ciebie. Pani Bochenek, nakładam na pana karę porządkową w wysokości 1000 złotych. Jeżeli się pan nie uspokoi, trafi pan do aresztu. Proszę mi podać tę kamerę. Sąd postanowił dopuścić dowód z tego nagrania. Dziękuję bardzo. Proszę o odtworzenie. Kochany. Wiem, że zawsze będziesz mnie kochał, ale nie możemy być razem. Popełniłam za dużo błędów i nie mogę dać ci tego, czego chcesz. Jutro pewnie twoi koledzy pokażą ci to nagranie. Przepraszam, że zabrałam twoją broń, ale chcę użyć skutecznie i szybko. Dostałem to nagranie, żeby nikt nie podejrzewał ciebie o moją śmierć. Zawsze będę cię kochała. Proszę, zamknij teraz oczy. To jeszcze nie koniec. Niech pani przewinie na 36. minutę. Edyta, kochanie. Wróciłem. Słońce, gdzie jesteś? Edyta? 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 Są jeszcze pytania do świadka. Nie mam pytań, dziękuję.